Jak spakować walizkę? To jest teraz bardzo częste pytanie, które od Was otrzymuję. Dlatego dziś nagrywam film, odcinek, który będzie dla Ciebie inspiracją, dlatego że pokażę Ci, w jaki sposób ja pakuję się na wakacje i będziesz mogła z tego skorzystać i po prostu wdrożyć to u siebie, a później dać mi znać, czy u Ciebie również to zadziałało tak jak u mnie. Dlatego że dzięki temu, iż spakuję swoją walizkę właśnie w taki sposób, o którym zaraz Ci powiem, mogę spokojnie spędzać czas relaksując się na wakacjach, a nie zastanawiać się nad tym, w co mam się ubrać. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Ja mam na imię Agnieszka i pomagam kobietom w tym, żeby czuły się rewelacyjnie w ubraniach, które na sobie noszą każdego dnia. Jestem również autorką książki Stylowa Królowa, a to jest mój kanał, w którym dzielę się właśnie poradami stylizacyjnymi i nie tylko. Zapraszam Cię do subskrypcji i pozostania ze mną. No to co? Pakujemy walizkę? Pakujemy! Z Twoją walizką podczas wakacji jest jak z Twoją szafą. Dlatego że ta walizka zastępuje Ci w tym momencie Twoją szafę i ona będzie zawierała wszystko to, co będzie Ci niezbędne i potrzebne na wakacjach. Dlatego najlepiej zacząć od zastanowienia się nad tym, ok, dobra, na ile dni ja wyjeżdżam? Na tydzień, na 7 dni. Czyli potrzebujesz przynajmniej 7 stylizacji, 7 takich zestawów, pełnych zestawów, które będą Ci potrzebne na każdy dzień, plus od 1 do 2, 3 takich rezerwowych. I co? No i po prostu przeglądasz szafę i myślisz o tym, jakie zestawy połączyć ze sobą ubrania, dlatego że jeśli zapakujesz je zestawami, będziesz po prostu miała przygotowane rzeczy na każdy dzień i nawet pakując możesz sobie zrobić zdjęcia od razu zestawami, żebyś miała w telefonie i tylko rano sobie sprawdzisz, ok, dobra, dzisiaj ubieram ten zestaw. No i wyjeżdżając na wakacje, najczęściej jedziemy po to, żeby po prostu odpocząć. I tutaj w grę wchodzą najbardziej rzeczy wygodne dla Ciebie. Wygodne dla Ciebie to znaczy takie, których Ty czujesz się dobrze, nie ktoś inny. Dlatego że dla mnie na przykład marynarka jest bardzo wygodna. Być może dla Ciebie nie. Dlatego pomyśl o tym, jak będziesz spędzała wakacje, w jaki sposób, czy będziesz je spędzała bardzo aktywnie, być może też wieczorami będziesz wychodziła do restauracji ze znajomymi i to Ci da takie informacje do tego, żeby stworzyć takie zestawy, których będziesz potrzebowała. A ja dzisiaj przygotowałam dla Ciebie 16 propozycji, których będziesz mogła wybrać też dla siebie lub podobne stworzyć z własnej szafy, te, które będą dobrze sprawdzały się dla Ciebie podczas wakacji. Ok, słuchajcie, drugi zestaw, trochę bardziej taki luzacki i bardziej być może dla Was też wygodny, to będą te same spodenki, dlatego że tak tworzymy zestawy, żeby właśnie z jednej rzeczy stworzyć kilka zestawów, miksować je nawzajem ze sobą, te, które zabieramy, żebyśmy właśnie mogli stworzyć różne zestawy. Dzięki temu nasza walizka pomieści wszystko to, co jest potrzebne, a my będziemy miały na każdy dzień inny zestaw. Ok, do tych spodenek, bardziej luźny zestaw, t-shirt zwykły, biały, z napisem Jestem swoją przyjaciółką. To jest właśnie t-shirt, który ja też sama stworzyłam. Jeszcze Wam go nie pokazywałam, bo będę dopiero nagrywała Wam film na temat t-shirtów, obiecany zresztą. Natomiast już Wam go po prostu pokazuję. To będzie taki zestaw, świetnie się też komponuje ze spodenkami ten ciepły odcień serduszka. I do tego, słuchajcie, będą bardzo wygodne buty. Tutaj świetnie się też sprawdzą, dlatego że tutaj jest też odcień złotego, czyli świetnie się nam skomponuje takie wygodne Calvina Kleina, to są akurat trampeczki po prostu. No i tu już jest drugi zestawik. No i słuchajcie, ubrałam sobie właśnie tutaj t-shirt, jestem swoją przyjaciółką. I do tego zestawu tutaj pokażę Wam, jak właśnie przekształcić ten zestaw. Kolejny to już mamy trzeci zestaw. Zobaczcie, do tych spodenek i do tego t-shirtu upieram sobie marynarkę, która jest też właśnie w karmelowym odcieniu. Tworzę sobie kolejny zestaw, też właśnie być może na takie wieczorne wyjście, kiedy jest chłodniej i będzie bardziej właśnie zimno. Przewiązuję sobie oczywiście z tyłu tą marynareczkę i mam kolejny zestaw i do tego zestawu wybieram sobie, w zależności od tego, jakie buty chcę, albo właśnie te trampeczki, albo bardziej na wysokim obcasie tutaj te. I zobaczcie, ja tworzę z tych samych ubrań kilka zestawów i Ty też możesz tak zrobić. Ok, słuchajcie, czwarty zestaw to jest sukienka, biała letnia sukienka. Bardzo ją lubię, uwielbiam ją. Świetnie się w niej czuję, bo jest bardzo, bardzo wygodna. I do tej sukienki ja ubiorę sobie, tutaj mam takie też kolejne dwie opcje, już Wam pokazuję, albo te właśnie trampeczki, białe po prostu sportowe buty, lub jeszcze jest jedna opcja, oczywiście tamte buty, które są na wysokim obcasie, które Wam pokazywałam wcześniej, również tutaj będą świetnie pasowały, ale ja będę raczej nosiła ją na bardziej wygodny sposób, nie na wysokim obcasie. I tutaj mam do nich takie klapki, panterkę i do tego też będzie oczywiście torebka. Ja tak naprawdę ze sobą zabieram tylko dwie torebki, żeby komponować je w zestawy. I za chwilę Wam też drugą pokażę, także fajnie ten zestawik razem będzie się komponował. Dajcie znać, co Wy na to, czy też macie taką białą sukienkę, bo ja ją po prostu uwielbiam. Ok, mam, słuchajcie, już białą sukienkę na sobie i tworzę kolejny zestaw do białej sukienki, czyli na wieczorne wyjście. Oczywiście ona ma długi rękaw, natomiast zobaczcie, ona jest właśnie tutaj tak boho dziurkowana, że tak powiem, i jest bardzo, bardzo leciutka, także delikatnie sobie podciągnę rękawy na 3/4 i nawet wtedy, kiedy jest gorąco, ze spokojem mogę sobie ją nosić, a na wieczorne wyjście, kiedy już na przykład na plaży jest chłodniej, czy gdzieś na wyjście właśnie do jakiejś kawiarni czy restauracji, wieczorem mogę sobie ubrać też, znowu wykorzystuję, zobaczcie, tą rzecz, którą już wykorzystałam też wcześniej do zestawów, czyli marynarkę, i komponuję zupełnie nowy zestaw, podciągając sobie tutaj właśnie też rękawy na 3/4. O, już mam marynareczkę z tyłu związaną, możecie też zobaczyć sobie, także ona mi się fajnie tutaj delikatnie układa. Do tego ubieram sobie oczywiście torebkę, która się cały czas mi tutaj idealnie sprawdza do zestawów. I tak naprawdę te trzy pary butów, które Wam pokazywałam wcześniej, każde do tych będzie pasowało, czy też właśnie, no idealnie będzie, czy też właśnie te właśnie sportowe buciki, czy też tutaj wysoki obcas, albo bardzo wygodne klapeczki. Do tego zestawu też, słuchajcie, mogę sobie ubrać okulary przeciwsłoneczne i lecę. Mało tego, słuchajcie, mogę sobie przypiąć do marynarki moją ukochaną broszkę od Crystal Brosz i przypiąć sobie ją też do marynarki. Jeśli nie widziałyście live'a o broszkach, jak dobierać broszki, to zapraszam Was na live, który właśnie nagrałam z Nadią, z projektantką broszek, u niej na profilu na Instagramie Crystal Brosz. Możecie sobie zobaczyć, tam też pokazuję właśnie 3 metody, jak nosić broszki, jak je też dobierać do stylizacji. Zapraszam Was serdecznie. Kolejna sukienka, którą uwielbiam, która ma bardzo fajne kolory, które też bardzo lubię, granat, tutaj taki pudrowy róż. Z pewnością też ją na Instagramie widziałyście, ona jest taka dłuższa, ma długie rękawy, które też zawsze sobie właśnie podciągam na 3/4 i to będzie też jeden właśnie z takich sukienkowych zestawów, że tak powiem, na takie chłodniejsze dni, czy też właśnie na wieczory, plus ewentualnie też jak będzie chłodno, na to ramoneska i do tego oczywiście niezawodne białe sportowe buty. 7. już, słuchajcie, zestawik ze spodniami, z apaszką jedwabną i właśnie z takim mieniącym się złotym topem. Zaraz tutaj tą górę też ubiorę na siebie, także będziecie mogły zobaczyć. Te kolory się świetnie komponują, bo bardzo fajnie mi też rozświetlają twarz. Tutaj ta bluzeczka też ma bardzo fajne takie wycięcie na plecach, takie bardzo, bardzo kobiece. I tą apaszkę ja sobie wykorzystam do tego zestawu, przewiązując ją sobie właśnie na głowie, taki ala turban. Jeśli nie widziałyście mojego filmu, jak wiązać turbany, również też dam link Wam pod tym filmem, dlatego że pokazuję właśnie takie 2 sposoby na wiązanie turbanu, a będzie to też świetnie działało do wykorzystania właśnie na plaży, wtedy kiedy na przykład nie lubisz kapeluszów albo nie lubisz czapki z daszkiem, to będzie świetnie się komponowało. Także bardzo sobie tutaj szybciutko przewiążę ten turban i po prostu będę sobie go nosiła też na plażę. Mało tego, ja sobie tutaj zaraz dodam też taki bardzo fajny dodatek, który mi się świetnie będzie komponował do tego zestawu też właśnie na co dzień. Wykorzystam tutaj oczywiście moją broszkę od Crystal Brosz, żeby też dodać tutaj temu zestawowi, turbanowi taki fajny dodatek, żeby się teraz tutaj w głowę, słuchajcie, nie przypiąć. Mniej więcej coś takiego. To jest też tak, zobaczcie, na szybko zawiązane, natomiast wiemy tutaj, o co chodzi. I zestawik mamy ze spodniami, oczywiście tutaj karmelowymi i z wygodnymi sportowymi butami. Zobaczcie, jak często można je wykorzystać do wielu zestawów. I ten zestaw oczywiście też mogę urozmaicić o kolejny, właśnie tutaj taką zmianę, czyli kolejny tak naprawdę zestaw, kolejną propozycję, dodając po prostu marynarkę, która świetnie mi się komponuje w tych wszystkich zestawach, i wymieniając też tutaj buty. Mogę sobie zarzucić marynareczkę na wierzch, na wieczór i oczywiście wybrać do tego odpowiednie buty, które mi też będą pasowały. Zobaczcie, jak cielisty kolor pasuje do wielu zestawów, bo on jest taki bardzo neutralny i to jest taki kolor jak na przykład czarny, czy biały, czy szary, że mogę go też zaliczyć do kolorów takich neutralnych, który jest fajnym tłem dla innych kolorów. Między innymi o zestawieniu kolorystycznym i właśnie łączeniu kolorów napisałam w mojej książce Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Tam właśnie mówię o tym i podaję takie 3 sposoby na łączenie kolorów, dlatego że wiem, że wiele kobiet podczas przeglądu szafy czy też zakupów pytają mi się, jak łączyć kolory, bo mają z tym problem. I jest to też wytłumaczone w bardzo taki prosty, przystępny sposób. Mało tego, pokazuje też właśnie drogę całej zmiany wizerunku na podstawie mojej własnej historii. Także zapraszam Cię serdecznie, jeśli masz ochotę do przeczytania książki, będzie to świetną lekturą wakacyjną podczas wygrzewania się na plaży. I link do książki oczywiście również dam w opisie tego filmu. Kolejny zestaw, już 9, to będzie bardzo prosty zestaw na takie popołudnia, wieczory, czy też właśnie chłodniejsze dni. Będą to dżinsy, zwykłe spodnie i też zwykły biały t-shirt z wiskozy, który jest bardzo przytulny, bardzo fajnie układający się do ciała, bardzo wygodny. No i tutaj oczywiście znowu sprawdzą nam się świetnie białe buciki. Chyba kurier. I tak to był, słuchajcie, kurier z moimi suplementami, że dlatego, że ja ostatnio się bardzo dużo suplementuję. Dzięki temu też również moje wyniki z Hashimoto się poprawiły, także bardzo, bardzo się cieszę. Pokażę Wam przy okazji też, co zabieram ze sobą na wakacje suplementów i kosmetyków. Ubrałam na siebie tutaj właśnie ten t-shirt, dżinsy, bardzo fajnie się układający, bo ma dużo w sobie wiskozy, a wiadomo, że wiskoza jest pozyskiwana z naturalnych materiałów, także będzie fajny, przewiewny, jest bardzo właśnie taki lejący się i fajnie się tutaj układa do ciała. Także to jest ten zestaw poprzedni, a kolejny zestaw oczywiście mogę dodać do tego marynarkę czarno-białą na wieczór. Też mi się to fajnie będzie komponowało, także bardzo fajny taki zestaw klasyczny, casualowy i do tego oczywiście tutaj dodam moje niezawodne białe sportowe buty i tutaj będzie druga torebka, którą zabieram ze sobą na wakacje, to będzie taka nerka, którą mogę sobie albo zapiąć na marynarkę, albo pod marynarkę, na biodra. Tutaj sobie tylko jeszcze muszę wyregulować, żeby ona mi się fajnie tutaj przytrzymała i to już jest kolejny zestaw. Kolejny zestaw to spodenki krótkie, bardzo są wygodne, po prostu uwielbiam je nosić. Ja je kupiłam w zeszłym roku i pamiętam, że śmigałam w nich bardzo często i teraz też je wykorzystuję, także biorę dwie pary spodenek ze sobą. Do tych spodenek ubiorę zwykły, basicowy top i powiem Wam, że świetnie to mi się skomponuje, dlatego, że tutaj też stosuję taką zasadę powtórzenia koloru, dlatego, że tutaj na tej krateczce też jest bardzo delikatnie róż, a basiki, koszulki z pewnością przydadzą się naprawdę w wielu zestawach i powiem, że bardzo często, kiedy właśnie pomagam klientkom przy przeglądzie szafy, to takich basików bardzo często brakuje, także polecam sobie je zakupić i one świetnie, takie klasyczne basiki, dadzą radę tak naprawdę stworzyć bardzo, bardzo proste zestawy. Czy taki top będzie świetny też pod marynarkę, czy pod ramoneskę, którą mam zamiar ubrać do tego zestawu, na przykład wieczorem, kiedy będzie chłodniej. Następny zestaw to jest sukienka z Mohito, też już ją Wam kiedyś pokazywałam na Insta Stories, dlatego, że tam pokazuję Wam właśnie na bieżąco bardzo dużo też stylizacji i moich rzeczy takich różnych od zaplecza, także zapraszam Cię serdecznie do śledzenia mojego Instagrama w Insta Stories, serdecznie. I ta sukienka jest też bardzo lekka, zwiewna. Ja już ją naprawdę kupiłam chyba 3 lata temu, dziewczyny, w Mohito i ciągle ją mam, bardzo, bardzo ją lubię. Ona ma taki krótszy, delikatnie przód, jak możecie widzieć, i delikatnie dłuższy tył i ona jest tutaj taka na ramiona, także z odkrytymi ramionami, także będziecie mogły za chwilę sobie zobaczyć, jak ona fajnie się prezentuje. Tak się prezentuje tutaj góra tej sukienki, tutaj ona ma jeszcze ten falbank, także jak jest wietrzyk, to ona sobie tak delikatnie po prostu na lecie, na wietrze fruwa. I też otrzymuję od Was pytania, czy właśnie odkryte ramiona będą dobre dla każdego typu sylwetki. No, te dziewczyny, które mają bardziej rozbudowaną górną część sylwetki, czyli są takimi sylwetkami te, to oczywiście no nie jest to wskazane, natomiast jeśli dobrze wyrównasz proporcje sylwetki, czyli na przykład założysz jakieś świetne, ekstrawaganckie buty, które zrównoważą te proporcje, to oczywiście możesz. I tak zastanawiam się nad tym, czy też nagrać dla Was taki cykl sylwetkowych właśnie takich propozycji, w ogóle typów sylwetek, filmów. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy chciałybyście taki film. No i oczywiście też zapraszam do skorzystania z mojej indywidualnej pomocy, z przeglądu szafy, czy też pomocy przy zakupach. I tutaj też również możesz zobaczyć opinie moich klientek, które współpracowały ze mną. Jeśli czujesz, że chciałabyś skorzystać z mojej pomocy, że jednak potrzebujesz tutaj ręki eksperta do tego, żeby dobrze były dobrane ubrania i żebyś miała dobrze zorganizowaną szafę, żebyś świadomie kupowała też ubrania przy mojej pomocy, zapraszam Cię do skorzystania z takiej bezpłatnej konsultacji, dlatego że zanim zacznę współpracować, najpierw zapraszam na taką rozmowę, dzięki której będę mogła też przedstawić Ci wstępny plan, który zadziała u Ciebie takie rozwiązanie, czy też drogę dalszej naszej współpracy. Kliknij w link poniżej i umów się na taką konsultację, rozmowę ze mną. Zapraszam. Kolejny zestaw to jest sukienka bardzo prosta, klasyczna, która ma krótszy przód i delikatnie dłuższy tył. Nie wiem, czy tutaj to widać, natomiast tak jest i ona jest bardzo luźna i ja do niej zakładam sobie bardzo często pasek. Dzięki temu paskowi mogę sobie wyregulować też długość sukienki na taki, jaki chcę. I do tego sobie mogę ubrać albo klapki z panterką lub właśnie sportowe, oczywiście niezawodne, białe sportowe buty. Albo słuchajcie, oczywiście klapeczki. I do tego, jakbym sobie ubrała tutaj te klapeczki, to świetnie mi będzie pasowała znowu torebka od Glamoursów. 14. już zestaw to jest właśnie ta bluzeczka, jak widzicie też bardzo delikatna i zwiewna, która ma tutaj też takie fajne rozcięcia na ramionkach i ją mogę sobie nosić właśnie w ten sposób lub też zniżyć sobie na ramiona, oczywiście jeśli tutaj nie będę miała stanika, także można ją nosić na dwa sposoby. Ona jest bardzo fajnie układająca się, dlatego że tu na dole ma też taką gumeczkę i ona fajnie sobie po prostu fruwa na wietrze. I do tej bluzeczki ubiorę sobie spodenki jeansowe, które już mam też kilka lat, które kiedyś pamiętam kupiłam na Słowacji i cały czas są ze mną. No i tak sobie myślę, że co to znaczy, słuchajcie, dobry jeans, bo naprawdę rewelacyjnie się cały czas trzymają. No i do tego sobie ubiorę tutaj oczywiście też torebeczkę, która mi świetnie będzie pasowała i sportowe buciki. 15. już zestaw jest to spódnica plisowana, bardzo, bardzo zwiewna, delikatna. Do tego zwykły t-shirt biały z Medicine, do tego oczywiście tutaj będą świetnie komponowały się buty sportowe i tutaj też świetnie będzie pasowała nam nerka, czyli tutaj, słuchajcie, sobie będę mogła przywiązać nerkę. No i co? I na wymiennie wieczorem, jeśli będzie zimno, mogę do tego ubrać, do tego zestawu ramoneskę sobie też świetnie będzie tutaj pasowała lub na wymianę też na przykład marynarkę czarno-białą, tą w krateczkę. I ostatni zestaw, słuchajcie, 16 już, także zobaczcie, ile zestawów już jest skomponowanych. Bardzo zwiewna, delikatna, lekka sukienka, zobaczcie, te rękawki to jest po prostu prawie że nic. Świetna, rewelacyjnie się w niej czuję, mogę ją nosić samą, mogę ją nosić z marynarką, więc tak naprawdę też podciągam rękawy, one są z gumką na 3/4 i mam tak samo luźną, delikatną górę i dół, tak jak ta bluzeczka i do niej mogę sobie ubrać oczywiście na elegancko tutaj bardzo wygodne, mięciutkie buty, czy też na zmianę oczywiście klapeczki. No i bardzo szybciutko tutaj pokażę, co zabieram w kosmetyczce. Peach Glow, taki krem BB z Oriflame'u, jestem zakochana w ogóle w tych kosmetykach. Także ja stosuję bardzo delikatny, świetlisty makijaż na co dzień, a szczególnie właśnie latem nie nakładam jakichś takich mocno kryjących podkładów, tylko delikatnie coś na twarzy, by wyrównać kolor, a to jest fajnie taki glow, wiecie, letni, błyszczący, brzoskwiniowy. No to delikatnie po prostu pudrem zwykłym, transparentnym, pomadka w naturalnym też kolorze, naturalny kolor, oczywiście jestem zakochana ostatnio też w tym kolorze lakieru. No i co? No i oczywiście też suplementy, o których wspomniałam, witaminy codziennie biorę takich, one już są przygotowane w takich paczkach właśnie wellnessowych. Tu są, słuchajcie, całe witaminy, astaksantyna, która jest 6000 razy silniejsza od witaminy C, oczywiście omega i taki zestawik biorę sobie właśnie codziennie. I teraz, dziewczyny, jeszcze bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, że jak już wrócicie z wakacji i rozpakujecie walizkę, to zwróćcie uwagę na to, sprawdźcie, czego nie nosiłyście. I być może są to już takie ubrania, których należy się pozbyć ze swojej szafy. Bo tak jak wspomniałam na początku, ta walizka to jest też taka szafa, z którą pracujesz, z którą współpracujesz przez ten tydzień czy kilka dni, kiedy jesteś na wakacjach. Dlatego warto zastanowić się od razu nad tym, co nosiłam z tych ubrań najczęściej, a czego najmniej lub w ogóle. I przemyśleć o tym, czy nie warto by właśnie w tym momencie pożegnać się z tymi ubraniami. To jest idealny moment na to. No i oczywiście mam nadzieję, że zainspirowałam Was, dziewczyny, do stworzenia własnych też zestawów na Wasze wakacje. Dajcie znać w tym komentarzu, jakie zestawy podobne do tych, czy też swoje nowe stworzyłyście i czy ten odcinek jest dla Was też przydatny i jakie odcinki następnym razem też chciałybyście oczywiście zobaczyć. Mam kilka tematów w głowie, natomiast też słucham tutaj tego, co mi podpowiadacie, bo to jest dla mnie najcenniejsze. Wiem, jakiej wiedzy, czego potrzebujecie, z czym macie największy problem. No i co? Zapraszam Was serdecznie do konsultacji ze mną. Link do mnie znajdziecie w opisie tego filmu, jak i do subskrybowania mojego kanału, pozostania ze mną i bycia ze mną. Oczywiście co? No na bieżąco również w moich mediach społecznościowych. Do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję Wam. Pa, pa!